W tym filmie przedstawimy Tobie bezwzględnie najskuteczniejsze metody na obniżenie poziomu cukru we krwi. Ale zanim to zrobimy, przedstawimy Wam normy cukru we krwi, te normy, które są ustalone przez system, ale także powiemy Wam jak rozpoznawać Stan przedcukrzycowy i cukrzycę I gdzie w tym wszystkim jest insulina No bo załóżmy, że zdecydowałeś lub zdecydowałaś Że idziesz zrobić badania kontrolne W tych badaniach kontrolnych Raczej na pewno znajdzie się poziom glukozy Lub krzywa tak zwana glukozowa Czyli pijesz tą glukozę 75 gram Która no nie jest przyjemnym doświadczeniem dla nikogo I tam właśnie na podstawie tego badania Dowiesz się czy twój poziom glukozy jest w normie czy masz stan przedcukrzycowy, czy może już masz cukrzycę typu drugiego? No to norma jest do wartości 99 mg% z krwi pobieranej na czczo. Jeżeli twój cukier będzie od 100 do 125, to wtedy można rozpoznać stan przedcukrzycowy. A cukrzycę rozpoznajemy w kilka sposobów. Może to być dwukrotny pomiar glukozy na trzo, wtedy musi być powyżej 126 mg%, lub na poziomie na podstawie poziomu hemoglobiny glikowanej równym lub powyżej 6,5. No i trzeci sposób rozpoznawania cukrzycy to krzywa glukozowa. No i teraz, w zależności od tego, w której grupie jesteś, no to ja sobie myślę tak. Ta grupa, która ma w normie poziom glukozy, to powinna robić wszystko, żeby nie doprowadzić do stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy. Ta grupa, która, u której wyszedł stan przedcukrzycowy, powinna robić wszystko, czyli obniżać w tym przypadku poziom glukozy, ale tu jest gwiazdeczka i dlaczego uważamy, że poziom glukozy nie jest tutaj istotny, a ta grupa z cukrzycą typu drugiego powinna wycofać chorobę metaboliczną, czyli tak naprawdę doprowadzić do Normy poziomu cukru. Dokładnie, a tak naprawdę to powinniśmy się zastanowić, czy nie ma czasami jakiegoś lepszego sposobu, żeby złapać tą cukrzycę wcześniej, a na przykład kilkanaście lat przed cukrzycą. Ja tylko dodam, że kryteria rozpoznawania cukrzycy na podstawie krzywej. To jest poziom glukozy po dwóch godzinach powyżej 200, bo tam nie powiedziałem. I dlaczego to, co przed chwilką powiedzieliśmy, jest bardzo niedoskonałym systemem i bardzo niedoskonałym sposobem oceny zdrowia metabolicznego, chociażby? No, bo mnóstwo pacjentów przecieka przez palce systemu i diagnostyki badając tylko poziom glukozy, a zapominając o czymś najważniejszym, o czym teraz powiemy. No, zapominając o przyczynie, no bo przyczyną e, ponad wszelką wątpliwość jest insulinooporność, czyli za dużo insuliny. Czyli wiedząc już to, że cukrzyca rozwija się typu drugiego, rozwija się na bazie insulinooporności, no to. Na logikę rzecz, szukajmy insulinooporności, pytanie czy mamy dobry... Wskaźnik, który powie nam, czy ktoś ma insulinoporty. Rzeczywiście, że mamy. No bo przecież trochę jednak pracujemy w branży, trochę jednak tych pacjentów przerobiliśmy, trochę wiedzy też zdobywaliśmy i to jest jasne jak słońce, że ocena tylko i wyłącznie glukozy sprawia, że wielu pacjentów, którzy poziom insuliny mają nieprawidłowy, mają prawidłowy poziom glukozy. No to zobaczcie, jak wygląda ten mechanizm błędnego koła i błędnej diagnostyki. Opierające się tylko i wyłącznie na glukozie, bo rozpoznając komuś cukrzycę, chociażby na podstawie przygodnej glukozy 200 z objawami cukrzycy, czyli poliuria, polidepsja i spadek masy ciała, czyli zwiększone pragnienie, zwiększone wydalanie moczu, to w ogóle. Nie widzimy, co się dzieje 15 lat wcześniej. A 15 lat wcześniej u tej, u tej osoby chorej wygląda sytuacja tak. No to niech to będzie pacjent, leszek, który przez 15 lat chodzi do lekarza, a ten... doktora pszenicznego, która. Wy... No niech to będzie prawdziwy lekarz i, a ten zleca mu klasyczne, mainstreamowo-systemowe wyniki, czyli hemoglobiny glikowanej i glukozy natro bez insuliny. No przecież ten pacjent z dużym prawdopodobieństwem przez 15 lat ma prawidłową glukozę natro, ewentualnie stan, e, e, przedcukrzycowy, czyli nieco podwyższoną glukozę. Ale to już zaraz przed cukrzycą. To wygląda trochę tak, jakby system zamykał oczy na prawdziwe przyczyny chorób metabolicznych i czekał, aż ten pacjent biedny przyczołga się już chory metabolicznie, bo my na chorobę mamy tabletki i my już możemy zaproponować temu choremu tabletki. Gdyby one jeszcze były skuteczne, ja bym bił brawo, ale żadna wymyślona do tej pory tabletka nie jest skuteczna tak jak odżywianie niskowęglowodanowe na wycofywanie chorób metabolicznych. No żadna po prostu nie wycofuje Oczywiście I te 15 lat u Leszka e, oczywiście czołgania się przez nieudolny system, który nie ma w rękach narzędzi do rozpoznawania insulinoporności, przynajmniej nie są one refundowane, no ten organizm leszka, przez 15 lat jest cudem, bo za każdym razem, kiedy on spożywa nadmierne ilości węglowodanów, zwłaszcza przetworzonych, co powoduje wzrost poziomu glukozy Kozy we krwi, to jest jasny sygnał dla jego trzustki, po, żeby zrobić wszystko, aby poziom tej glukozy był w normie. I trzustka wytwarza potężne ilości insuliny, żeby poradzić sobie z tym problemem, jakim jest nadmierny poziom glukozy we krwi. I powoli dochodzimy do odpowiedzi, tej, którą zadaliśmy na początku. Właściwie poinformowaliśmy was, że w tym filmie usłyszycie bezwzględnie najlepsze metody na obniżenie poziomu glukozy, ale to był taki haczyk trochę, bo tak naprawdę nam chodzi Tutaj o obniżenie insuliny, tak naprawdę. I teraz to trzeba sobie zdać sprawę, jakie są dwa podejścia obniżania glukozy przez system czyli zalecenia systemowe, które są ogromnym mitem, nieporozumieniem i czymś, co powinno zostać zmienione bezwzględnie, i o to walczymy. I te zalecenia, aktualne, zgodnie z aktualną wiedzą, skuteczne, które bezwzględnie najskuteczniej wycofują z choroby metaboliczne, czyli obniżają poziom glukozy, ale nie tylko, bo insulina jest tutaj kluczem, czyli wycofują insulinooporność. No to jedno podejście jest tutaj. Celowo to podejście umieściliśmy koło, dosłownie kosza na śmieci. W tym koszu będą lecieć te zalecenia, które według nas nie powinny być dawane pacjentom chorym metabolicznie, a po tej stronie bliżej mnie jestem dumny, że tak to ustawiliśmy. Są zalecenia niskowęglowodanowe, które wycofują choroby metaboliczne. I teraz tak. Uwaga, uwaga! Co mówi system i w jaki sposób system chciałby obniżać glukozę? Inaczej, do jakiego poziomu, zobaczcie to, do jakiego poziomu system u osoby chorej metabolicznie, czyli dajmy na to cukrzyca typu drugiego, no jest to prawie 5 milionów osób, za chwilkę będzie zdecydowanie więcej, jeżeli nic nie zrobimy, gdzie objawem tej choroby nie przyczyną, tylko objawem są wysokie cukry, no to system daje przyzwolenie na to, żeby. Nie obniżać ich wystarczająco nisko. Systemowi wystarczy, że obniżyć po poziom cukru do 180. No to już tłumaczymy o co chodzi. W zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, chociażby z 2024 roku, są też określone parametry dobrze kontrolowanej cukrzycy i niestety musimy stwierdzić, że z tym się tutaj nie zgadzamy i trzeba za wszelką cenę doprowadzić do tego, aby prawidłowo kontrolowana cukrzyca nie była cukrzycą to znaczy żeby celem terapeutycznym u każdego pacjenta z cukrzycą typu 2 nie było ciągłe posiadanie cukrzycy czyli hemoglobina glikowana 7 lub 6,5, tylko wycofanie tej cukrzycy, czyli uzyskanie normoglikemii. Ja rozumiem, że łatwiej jest stworzyć takie normy, które promują wys wysoki poziom cukru, a z drugiej strony coś tu mi się nie klei, bo z jednej strony są te wysokie poziomy cukru, do którego dąży system, a z drugiej strony. Patrząc na zalecenia, które dostajecie przy, od systemu, to ja się nie dziwię. Że te normy muszą być wyższe, bo jedzenie, które się zaleca, jest wybitnie wysokowęglowodanowe, a to pogarsza insulinooporność. Wobec tego tu praktycznie nie ma szans na uzyskanie normalnych, prawidłowych cukrów, jak u osoby zdrowej, metabolicznej i to powinien być cel. No dosłownie, jakbyś mógł Mateusz, otwórz ten śmietnik i ja wyrzucam i tłumaczę, dlaczego Świetny. umieściliśmy e, dla niektórych, to, mogą, to może być szok, bo... Umieściliśmy też tutaj ziemniaki, umieściliśmy my tutaj makaron, no pięć, pięć jajek, jaj. Ale to jest pełnoziarnisty, weźmy go za makaron pełnoziarnisty. Umieściliśmy bułkę, co prawda kajzerkę pszenną, ale niech to będzie nawet pełnoziarnista. Ona ląduje w koszu jako pierwsza. Dlaczego? Dlatego, że skoro wiecie już jaki jest mechanizm stojący za cukrzycą, czyli insulinooporność, która powoduje zwiększony poziom glukozy we krwi, bo insulina jest w, w nadmiarze... Ale nie funkcjonuje dobrze, czyli nie potrafi już wciągać chociażby do mięśni albo do wątroby albo do innych komórek gluko glukozy, no to ta glukoza w nadmiarze nasila insulinooporność, czyli jest błędne koło. I jeszcze materdejo, jeżeli taka bułka. Jeżeli ta bułka zostanie zjedzona na śniadanie. Jeżeli któryś mądry, jeden z drugim śpioszek dietetyk powie takiemu pacjentowi choromy metabolicznie, ale śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, proszę jeść pieczywo pełnoziarniste, bo pełne ziarno jest bardzo zdrowe. Z chudziutką szyneczką, no to nic tylko robi krzywdę pacjentowi choromy metabolicznie, bo to jest po prostu gwóźdź do trumny, gdyż osoba chora metabolicznie już rano na ma insulinę na pewno ponad 10, a bardzo często ponad 20, więc ona nie potrzebuje dodatkowej insuliny, czyli glukozy, która podniesie insulinę. Ona potrzebuje czegoś innego. Taka bułka, takie ziemniaki, czyli skrobia, to połączone ze sobą cząsteczki glukozy. Po zjedzeniu takich produktów ja wyrzucę ziemniaki do śmietnika. Przykro mi. Może Agassi w swojej najlepszej formie teraz nie, bo widać, że ma insulinooporność lub sportowcy na wysokim poziomie, którzy są ciągle aktywni, którzy ciągle mogą bez problemu tą glukozę utylizować. Mogą sobie się nie na objadać. To zdecydowanie objadać. Dobry produkt dla nich. Ale dla osoby z insulinoopornością, z cukrzycą, to powoduje po pół godziny maksymalnie do godziny potężny wzrost glukozy, no bo to jest glukoza. Już na etapie jamy ustnej, tam działa enzym amylaza ślinowa, on rozbija te łączenia między cząsteczkami glukozy i przecież one nie wyparowują, tylko idą do krwi, nasilając insulinooporność, czyli przy, przyczynę cukrzycy, czyli nasilając samą cukrzycę. I taki też oto pacjent, chory metabolicznie, czy to z insulinoopornością, czy z, już z konsekwencjami tej insulinooporności, czy z nadciśnieniem tętniczym, tłuszczeniem wątroby, cukrzycą typu drugiego, powikłaniami typu udar, zawał, liczne otwory, już po tym śniadaniu wysokowęglowodanowym ja w to wręcz do dzisiaj nie wierzę, dostaję zalecenia częstych posiłków, czyli drugie śniadanie, potem jest obiad, potem jest kolejny posiłek przynajmniej pięć posiłków, a bardzo często sześć i dostaję zalecenia, że na obiad ma zjeść makaron albo ryż ten makaron nie jest pełnoziarnisty ale wymyślcie sobie tutaj najbardziej pełnoziarnisty makaron jaki chcecie, już mam otwierać, już otwieraj Tutaj powinny, o już przepełniliśmy kosz. Tak ta, to powinniście zrobić, jeżeli jesteście chorzy metabolicznie lub nawet jeżeli jesteście zdrowi, a macie w swoich priorytetach napisane: Chciałbym być zdrowy metabolicznie całe życie, bo chciałbym. Nie mieć cukrzycy, nadciśnienia, stuszenia wątroby, to to też powinno wylądować I... tak naprawdę w koszu. Uwaga! To teraz będzie zaskoczenie dla wielu, którzy dopiero tutaj zawitaliście, witamy serdecznie, rozsiądźcie się, spokojnie, zdobywajcie wiedzę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że materiału jest dużo, więc sporo czasu zdobywania wiedzy przed Wami. Dążę do tego, że spotykam często pacjentów, którzy rozpoczynają nowe życie i z cukrzycą, którzy mówią, dobra, Teraz się biorę za siebie, leki nie działają, bo bardzo często, jeżeli nie ustabilizuje się jedzenie, to co byś tam nie walnął, to te leki i tak nie będą działać dobrze. No to pacjenci mówią, no to w takim razie zaczynam nie jeść cukru. Cytuję i teraz tu jest wielka pułapka, bo to co tutaj wylądowało w kosze, to jest cukier we krwi wasz. Tam nie ma fruktozy, czyli tej cząsteczki zawartej w cukrze, która powoduje dodatkowo uszkodzenie wątroby w postaci stłuszczenia wątroby, ale to jest cukier we krwi. I teraz niebezpieczeństwo takiej taktyki polega na tym, że firmy produkujące żywność nauczyły się, że już coraz więcej chociażby Polaków jest na tyle świadomych, że wybiera produktu bez cukru. No to jest bez cukru. Pytanie, czy może to jest cukrzyk? I to jest śniadanie, drugie śniadanie, jabłko plus ryż bez dodatku cukru, ale... Drugie nic... śniadanie, czyli wszystko by się zgadzało, bo dietetyka cukrzyk dostaje 5 posiłków dziennie. Nic bardziej mylnego, gdyż jest napisane tak. Mus jabłkowy z dodatkiem ryżu, cynamonu, Cukre. witaminy C i uwaga... Przeciero, przecier pasterozowany bez dodatku cukru. No to zobaczmy składniki. Przecier z jabłek. Cukier. Sok jabłkowy zagęszczony z, z zagęszczonego soku. Cukier. Kasza ryżowa. Cukier. Cynamon. To chyba nie cukier. Mm. Więc to tak naprawdę marketingowo sprzedawane jako bez cukru jest czystym cukrem i pikiem cukru oraz insuliny w twojej krwi. I... Oczywiście wywzięliśmy celowo Kubusia, czy tam jaki inny sobie wybierzcie, bo takie drugie śniadanka daje się dzieciom do śniadaniówek, a to jest tylko i wyłącznie promowanie choroby metabolicznej u tych dzieci. I teraz nie wierzcie nam, nie ufajcie, możecie powiedzieć nie, sprawdzam. Sp sprawdzam. No to mamy narzędzia do tego, żeby nas sprawdzić i wysłuchać Stawić nam ocenę. Yy, załóżcie sobie CGM, czyli czytnik ciągłego monitorowania glukozy CGM yy, i jeżeli masz cukrzycę i insulinooporność, wypij sobie albo zjedz to, co wylądowało w koszu i napisz nam w komentarzu tutaj pod tym filmem, jaki masz poziom glukozy po pół godzinie, po godzinie i po dwóch godzinach. I teraz już wiecie, jak system, do którego poziomu chciałby doprowadzić, czyli system nie chce obniżać do normy u osób chorych metabolicznie cukru, bo nie da się przy tych zaleceniach w koszu. Wobec tego teraz przejdźmy do części... Najważniejszej to co zrobić w takim razie, żeby wycofać tę chorobę metaboliczną i żeby skutecznie obniżyć poziom cukru. Po pierwsze, naszym celem, naszym celem tutaj jest obniżanie poziomu cukru nie do patologicznie wysokiego, tylko do normy. Osoba chora metabolicznie może i powinna wycofać chorobę metaboliczną, a nie zaleczać i pielęgnować tę chorobę, okay. i cieszyć się cukrami na poziomie 180. Nie, 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 nie. Powiedz mi, jako lekarz, jakie byś, teraz obudzony lekarz, jakie byś dał takie zalecenia, cel w leczeniu cukrzycy u pacjenta 76-letniego? Dokładnie. Chodzi tak... mi o konkretny wiek 76 lat. Z cukrzyca po drugiego. Tak. Wycofanie cukrzycy, czyli osiągnięcie Właśnie. normoglikemii. Nie wiesz, tej systemowej cukrzycowej, mm -hmm. tylko osiągnięcie prawidłowego poziomu Cukru we krwi, o którym mówiliśmy na początku. I to oczywiście z, z, wiedząc, mając tą wiedzę, co ty, po to, żeby zmniejszyć ryzyko powikłań, e, typu polineuropatia, e, zawał, udar, zmiany skórne, powikłania, stopy cukrzycowe, żeby jak najmniej obniżyć glukozę, która w nadmiarze jest toksyczna. A wiesz, jakie są zalecenia? Jak najbardziej obniżyć glukozy. Najbardziej hmm. obniżyć glukozy. A wiesz, jakie są zalecenia właśnie dotyczące osób w zaawansowanym wieku z wieloletnią cukrzycą e, i powikłaniami? No Przemyśl się, że mamy nadal cukrzycę i to jest jeszcze gorzej, bo to jest hemoglobina glikowana na poziomie 8,5, a już Ci to przeliczę, jaki to jest poziom glukozy, czyli u osoby 76-letniej, na przykład po obciętym jednym małym palcu, bo miało stopę cukrzycową, zalecamy, zamiast powiedzieć, nie, wie Pan co, no to to już jest moment, żeby wycofać tą cukrzycę albo przynajmniej, żeby poziom glukozy był 120 albo nadszo w normie, czyli 100, no to wiesz, jakie są zalecenia? Już Ci mówię. Ja już widzę je. 200. Czyli trzeba mieć, można mieć, czyli jest średnio u takiej osoby. Między 190 a 212. Średnio. Takie są. Czekaj, żeby tu jeszcze. No, mniej więcej tak to wychodzi. No, na pewno powyżej 180. Między 8 a 8,5 już mówię dokładnie. Między 8, to jest między 100, 183 średnio, a 8,5, czyli nawet 217. 21. No dobra, czyli no, to już wiemy, że nie dążymy do tych to poziomów. Gwarancja kolejnych powikłań za jakiś czas. To już wiemy, że tak, że nie dążymy do tego poziomu, który chce system. I teraz jak to osiągnąć? Jest to nieosiągalne tymi produktami w koszu, bo one powinny być w koszu. Co więc... śmieci, więc zapomnijmy o, o tych śmieciach. I teraz... Zapraszamy do tej części tutaj minim, to jest, to jest przepiękna część stołu tak naprawdę, która wycofuje choroby metaboliczne mm -hmm. i skutecznie obniża poziom cukru we krwi. Tak kontrowersyjne i hejtowane mięso czerwone. Cudowny, super produkt, akurat tutaj regionalna wołowina no to jest superfood, który nie podwyższa insuliny, nie podwyższa poziomu glukozy i sprawia, że insulinooporność zaczyna się wycofać. Jogurt naturalny to jest produkt, który powinien na stale zagościć u każdego z insulinoopornością cukrzycą, z nabiał wszelkiego rodzaju, jajka, sery, no i wiele, wiele produktów niskowęglowodanowych. I dlaczego? Zobaczcie, system tak naprawdę hejtuje te produkty. Sery mają bardzo często y, Nutri-Score D, bo mają tłuszcz nasycony, który jest dobrym tłuszczem. Niektórzy jeszcze nieobudzeni dietetycy, no, śmiech na sali, hejtują i każą ograniczać jajka, co jest ogromnym mitem, o mięsie już powiedzieliśmy. Więc w dzisiejszych czasach naprawdę trudno być... Naprawdę trudno być zdrowym metabolicznie, mm -hmm. bo zachorować jest łatwo, gdyż system otacza nas węglowodanami, jesteśmy uzależnieni od węglowodanów, ale potem jak już przyjdziemy po pomoc i o wyzdrowienie, to nie dostaniemy wyzdrowienia, tylko dostaniemy dolewanie oliwy do ognia, a produkty, które wycofują choroby metaboliczne, każą na nie uważać i ograniczać. No gdzie tu jest logika? Logiki tutaj nie ma, logika jest w tym, co ja teraz powiem. Każdemu pacjentowi z insulinopornością i z cukrzycą tłumaczę dokładnie ten mechanizm i mówię tak: jeżeli już wiemy, pani wie, ja wiem, jakie są przyczyny pana, pani choroby, to spróbujmy uderzyć w przyczynę, czyli w nadmierną insulinę. Jak to zrobić? Styl niskowęglowodanowy, terapeutyczne ograniczanie węglowodanów oraz Kolejne narzędzie tutaj wrzucam do zastanowienia, post przerywany, czyli zdrowe niejedzenie 16 na 8. Ja to mówię wydłużyć maksymalnie odstęp między ostatnim posiłkiem a pierwszym. I to jest prawdziwe leczenie przyczynowe, nie leczenie objawowe, czyli zaleczanie chorobów i pielęgnowanie choroby, Chor tylko leczenie przyczynowe. Żeby zacząć leczenie przyczynowe i terapeutyczne ograniczanie węglowodanów w dzisiejszych czasach potrzebna jest przede wszystkim wiedza i niezależne myślenie. Jedno z drugim się łączy. Niestety, jak nie zaczniesz myśleć niezależnie i podważać te wszystkie autorytety, które każą ci jeść często pełnoziarniste produkty, nie odzyskasz zdrowia. Pamiętajcie, sprawdzajcie nas. Nie dajcie sobie tutaj wcisnąć bez sprawdzenia kitu. kitu. I tak sobie myślę, jeszcze wyciągnę. Tu się reklamuję jako prosty skład, ale próbowałem wielokrotnie tu przeczytać skład. No, powiem Ci, no ja nie widzę składu. Jest naprawdę banalnie prosty. Ja tu Adam? też nie widzę składu, więc też chyba jest prosty skład. Życzymy Wam smacznego, niskowęglowodanowego życia z prawidłowymi poziomami glukozy. Chociaż margaryna też ma prosty skład. Składniki. O, to tu mnie zabiłeś ćwieka. Dobra,